W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o ukrytych przyczynach przewlekłego stanu zapalnego. Szanowni Państwo, jeśli myślimy o stanie zapalnym, to większość z nas kojarzy stan zapalny, ale z pieczeniem, z ociepleniem, z bólem stawów na przykład, z gorączką, z infekcją czy z urazem. I faktycznie stanowi zapalnemu towarzyszą właśnie te objawy. Niemniej jednak nie jest to jedyna postać stanu zapalnego, gdyż w organizmie może występować tak zwany cichy stan zapalny. Ma on przewlekły, uogólniony charakter, co oznacza, że taki stan zapalny utrzymuje się przez długi czas, a jego lokalizacja nie jest ograniczona do konkretnego właśnie miejsca, na przykład do palca, do łokcia, do kolana czy do jamy ustnej. Taki stan zapalny jest szczególnie niebezpieczny, gdyż może siać spustoszenie w całym naszym organizmie, nie dając przez dłuższy czas żadnych niepokojących objawów. Dopiero wtedy, kiedy rozwiną się powikłania tego stanu zapalnego, pojawiają się objawy ze strony konkretnych narządów albo układów. Jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłego stanu zapalnego jest, uwaga, insulinooporność. Wiele osób kojarzy ten stan wyłącznie na przykład z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, ze stanem przedcukrzycowym czy na przykład z cukrzycą, ale w rzeczywistości wysoki poziom glukozy oraz insuliny, który prowadzi do insulinooporności, może zaburzać funkcjonowanie całego organizmu właśnie na podłożu stanu zapalnego. Sama insulinooporność, a także rozwijający się na jej podłożu cukrzyca typu drugiego, generują stan zapalny, gdyż zaburzeniom tym towarzyszy wydzielanie cytokin prozapalnych. Ja tutaj nie będę Państwu tłumaczył, co to są cytokiny. Proszę mi wierzyć, powodują one stan zapalny przewlekły. I tyle. Ale ponadto wysoki poziom glukozy we krwi sprzyja generowaniu dużych ilości wolnych rodników, a te mogą uszkadzać liczne struktury naszych komórek. W przebiegu insulinooporności dochodzi do stłuszczenia naszej wątroby też. To kolejny powód utrzymywania się przewlekłego stanu zapalnego. A dlaczego? Ponieważ gdy utrzymuje się wysoki poziom glukozy we krwi, część nadmiaru glukozy przekształcana jest w wątrobie do glikogenu. Jednocześnie w miąższu wątroby kumulują się trójglicerydy, które prowadzą do stłuszczenia właśnie tego narządu. W ten sposób właśnie rozwija się stan zapalny, ale w obrębie wątroby. No i oczywiście jednocześnie syntetyzowane są w nadmiarze wolne rodniki, które sieją spustoszenie, jak powiedziałem, w całym naszym ciele. Te wolne rodniki docierają do śródbłonka naszych naczyń krwionośnych, powodując uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych od wewnątrz. Uszkodzenie naczyń jest pierwszym etapem prowadzącym do przewlekłej choroby, jaką jest miażdżyca. To właśnie w tych miejscach uszkodzeń do głosu dochodzą potem trójglicerydy i utlenione cząsteczki cholesterolu LDL. One gromadzą się właśnie w obrębie tych uszkodzeń i inicjują powstawanie pierwszej blaszki miażdżycowej, która z czasem oczywiście ulega zwapnieniu. Jeśli dojdzie do inicjacji tego zjawiska, to już mamy jeden krok do przewlekłego stanu zapalnego naszych naczyń krwionośnych, prowadzącego oczywiście do pogrubienia ścian naszych naczyń i w pewnym sensie do ich deformacji czy dysfunkcji. Pogrubienie ścian naczyń krwionośnych w wyniku przewlekłego stanu zapalnego to jest jedna rzecz, ale odkładająca się blaszka miażdżycowa zwęża nasze naczynia krwionośne, czyli ich światło, i zaburza przepływ krwi. No i w zależności od tego, w jakiej lokalizacji dojdzie do tych patologicznych zmian, to w tym miejscu może dojść do zaburzeń. Może dojść na przykład do zawału serca, do udaru mózgu, czy do niedokrwienia różnych narządów, na przykład nóg. A to wszystko, jak przypomnę, wina przewlekłego stanu zapalnego. Czyli podsumowując pierwszą część, insulinooporność powstająca w wyniku zaburzeń gospodarki węglowodanowej
nadmiaru glukozy w naszej krwi, braku aktywności fizycznej, prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego, a to do komplikacji, o których właśnie powiedzieliśmy. I w tym miejscu chciałbym pokazać dowody naukowe. Badanie z 2019 roku. Miażdżyca tętnic, patofizjologia insulinooporności, hiperglikemia, hiperlipidemia i stan zapalny. W treści czytamy: insulinooporność sprzyja stanowi prozapalnemu i dyslipidemii. Oprócz zaburzonej sygnalizacji insuliny na ważnych komórkach błony wewnętrznej naczyń, co prowadzi do zaawansowanej progresji blaszki w przebiegu hiperinsulinemii. Drodzy słuchacze, jest jeszcze jedna niezbyt miła informacja dotycząca insulinooporności i przewlekłego stanu zapalnego. Otóż pamiętajmy, przewlekły stan zapalny zawsze zwiększa ryzyka chorób nowotworowych. A ponieważ insulinooporność przyczynia się do powstania przewlekłego stanu zapalnego, to powinniśmy znaleźć dowody na to, że insulinooporność zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. Zaprezentujmy dowody naukowe raz jeszcze. Badanie z 2012 roku. Insulinooporność i ryzyko raka. Przegląd mechanizmów patogenetycznych. We wnioskach czytamy: ostatnie dziesięciolecia badań medycznych badających patogenezę powszechnych nowotworów dostarczyły przekonujących dowodów na udział insulinooporności w raku. Natomiast kolejny mechanizm, w przebiegu którego dochodzi do powstania przewlekłego stanu zapalnego, to kumulacja tkanki tłuszczowej. Insulinooporność ponownie prowadzi do przyrostu masy ciała, gdyż wysoki poziom insuliny nasila kumulowanie tłuszczu w naszym ciele, tak? Insulina hamuje tak zwane spalanie tkanki tłuszczowej, a jednocześnie w tym samym czasie odkłada tłuszcz w naszym ciele. Im więcej tkanki tłuszczowej, tym bardziej nasilony jest ponownie stan zapalny. Otóż mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tkanka tłuszczowa jest aktywna metabolicznie i syntetyzuje ponownie cytokiny prozapalne i na przykład interleukinę 6. Zatem im większy stopień nadwagi i otyłości oczywiście, tym silniejszy przewlekły stan zapalny będzie w naszym organizmie. I ten stan zapalny obejmuje całe nasze ciało, nie jego część. Warto także podkreślić, że zależność między insulinoopornością i stanem zapalnym jest dwukierunkowa. Z jednej strony insulinooporność przyczynia się do rozwoju stanu zapalnego, a z drugiej strony stan zapalny pogłębia nam insulinooporność. I to właśnie dlatego osoby dotknięte insulinoopornością są narażone w szczególny sposób na choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak miażdżyca, nadciśnienie czy powikłania właśnie tych chorób. No ale jakby złych wiadomości było mało, to insulinooporność czy nadwaga to nie jedyne przyczyny właśnie przewlekłego stanu zapalnego w naszym ciele. Kolejnym istotnym bodźcem zapalnym może być przewlekłe narażenie na stres. Stresowi towarzyszy wydzielanie w nadmiarze hormonu stresu w naszym ciele, czyli kortyzolu. Kortyzol w bezpośredni sposób kontroluje procesy zapalne i moduluje działanie układu immunologicznego. Ponownie, im więcej kortyzolu, czyli hormonu stresu, tym więcej czynników prozapalnych w naszym ciele. I znowu powstanie tutaj także błędne koło, ponieważ kortyzol przyczynia się do zwiększenia poziomu glukozy w naszej krwi, tak? A jakie są tego konsekwencje, to już powiedzieliśmy na początku. Nie sposób także nie wspomnieć, że kortyzol zaburza profil lipidowy w naszym organizmie, co jeszcze raz przybliża nas do miażdżycy i jej powikłań. Zatem gdybyśmy mieli w dwóch zdaniach podsumować dzisiejszy odcinek i dać prostolinijną odpowiedź, w jaki sposób wytłumić utajony stan zapalny w naszym ciele, to przede wszystkim powinniśmy unikać stresu, stosować post przerywany albo dietę niskowęglowodanową, powinniśmy redukować insulinooporność, bo o to chodzi, i na ten temat są już filmy oczywiście na moim kanale, a także powinniśmy zadbać o prawidłową masę ciała. Drodzy słuchacze, temat insulinooporności będzie mocno teraz rozwijany na moim kanale, a tym odcinkiem chciałem Państwu uświadomić, że istnieje cichy, niewidoczny, niewyczuwalny wręcz wróg w naszym ciele, który w podstępny sposób doprowadza nas do przewlekłych
czasem nieuleczalnych niestety chorób. A ten wróg nazywa się insulinooporność. Jeśli chcesz posłuchać więcej informacji na temat insulinooporności, to zapraszam do wczorajszego odcinka chociażby, a w następnych powiemy o naturalnych substancjach, które mogą pomóc nam walczyć właśnie z insulinoopornością. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się już jutro. Do usłyszenia.